9 października wspominamy świętych Cyryla Bertrama i towarzyszy męczenników. Lata 30. w Hiszpanii były okresem gwałtownych konfliktów społecznych, wojny domowej i prześladowań Kościoła katolickiego. Lewicujący radykałowie zamordowali wówczas 12 biskupów, 4194 księży, 2365 zakonników, 283 zakonnice i 1000 świeckich katolików. Zniszczono i zbezczeszczono ponad 2000 kościołów. Papież, święty Jan Paweł II, kilkakrotnie wynosił do chwały ołtarzy męczenników z tamtego okresu. Łącznie około 200 osób. Cyryl Bertram ze Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich, Bracia Szkolni i 7 jego współbraci zostali beatyfikowani 29 kwietnia 1990 roku, a kanonizowani 21 listopada 1999 roku. Oddali życie za wiarę. Zginęli w 1934 roku w Asturii, w regionie górniczym, w północno-wschodniej Hiszpanii. Wraz z nimi poniósł śmierć pasjonista, ojciec Innocenty od Niepokalanej. 8 męczennik, Jakub Hilary, kanonizowany jako towarzysz Cyryla Bertrama, także należał do braci szkolnych. Rozstrzelano go w styczniu 1937 roku. Brat Cyryl Bertram urodził się 20 marca 1888 roku w Lermie. W chwili męczeńskiej śmierci liczył 46 lat. Był najstarszym spośród tej grupy męczenników. Pochodził z ubogiej rodziny. Do Zgromadzenia Braci Szkolnych wstąpił 12 lipca 1905 roku w Bujedo. We wspólnocie wyróżniał się mądrością, roztropnością i głębokim życiem duchowym. Od 1933 roku był dyrektorem szkoły pod wezwaniem Matki Bożej z Covadonga w Turon. Wraz z 7 współbraćmi nie opuścił szkoły, chociaż rewolucyjne zamieszki stwarzały realne zagrożenie dla duchownych. Szkoła została zaatakowana w dniu 5 października 1934 roku. Zakonnicy zostali umieszczeni najpierw w Domu Ludowym, a następnie z wyroku Komunistycznego Komitetu Rewolucyjnego zostali rozstrzelani krótko po północy 9 października na miejskim cmentarzu. Wraz z Cyrylem Bertramem oddało życie 7 jego współbraci zakonnych: brat Marcjan Józef, brat Wiktorian Pius, brat Julian Alfred, brat Benjamin Julian, brat Benedykt od Jezusa, brat Anicet Adolf oraz brat August Andrzej. Wraz z bratem Cyrylem Bertramem i jego 7 towarzyszami został zamordowany ojciec Innocenty od Niepokalanej, pasjonista. Członkiem Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich był także brat Jakub Hilary, który poniósł śmierć męczeńską 3 lata później. Podczas kanonizacji 21 listopada 1999 roku święty Jan Paweł II mówił: Świadkowie podają, że wszyscy oni przygotowywali się na śmierć tak, jak żyli, modląc się nieustannie, zachowując ducha braterstwa, nie ukrywając swego stanu zakonnego, z odwagą właściwą tym, którzy wiedzą, że są obywatelami nieba. Nie są bohaterami wojny między ludźmi i nie brali w niej udziału. Byli wychowawcami młodzieży, będąc osobami konsekrowanymi i nauczycielami, przyjęli swój tragiczny los jako okazję do złożenia prawdziwego świadectwa wiary, czyniąc z męczeństwa jakby ostatnią lekcję swego życia. Niech ich przykład i wstawiennictwo będą obecne w życiu całej rodziny lasaliańskiej i całego Kościoła. Módlmy się. Boże, Ty swoją łaską doprowadziłeś świętych Cyryla Bertrama i towarzyszy do chwały męczeństwa. Przez zasługi męczenników udziel nam przebaczenia grzechów i zachowaj nas od wszelkich przeciwności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Kyrie.